Cześć, z tej strony Freaks, a w dzisiejszym programie piję sok, piła i mam bardzo cienki kadłub. Dzień dobry w dzień, który zdarza się raz na 4 lata, czyli 29 lutego i witam w KI-96. Jest to samolot, który zaskoczył mnie bardzo, bardzo pozytywnie. Jest to samolot japoński, dwusilnikowy, myśliwiec przechwytujący na BR-37. Za uzbrojenie służą nam dwie dwudziestki, jedna 37. Co ciekawe, 37 ma prędkość wylotową rzędu 600 metrów na sekundę. Dwudziestki mają prędkość wylotową zbliżoną do 700 metrów na sekundę. Co oznacza, że można z powodzeniem używać tych dwóch rodzajów uzbrojenia razem. Natomiast szczerze mówiąc polecałbym używać ich raczej oddzielnie. Zwykle na myśliwce dwudziestki wystarczą. Natomiast kiedy atakujecie jakieś grubsze cele, zwykle jeden czy dwa strzały z 37 będą wystarczające. To co mi się nie podoba. Gaijin, dlaczego usunąłeś... A to już tak naprawdę miało miejsce dawno, dawno temu, ale zabolało mnie w momencie, kiedy mam kontakt z samolotem, o którym nie wiem zbyt dużo. Dlaczego, Gaijin, usunąłeś dane o osiągach samolotu, wiecie, wykres, o mocy samolotu względem wysokości? Albo o mocy samolotu na różnych wysokościach, żeby nie plątać się w tych technicznych... No wiecie, ten wykres, gdzie macie wysokość i macie moc samolotu na różnych biegach, i tak dalej, i tak dalej. Bo po pierwsze pomaga to graczom w poznaniu swojego samolotu oraz w nauczeniu się na przykład obsługi ich, jeżeli używają manualnej kontroli silnika. Tak jak ja na przykład chciałbym czasem móc otworzyć trochę szerzej moją chłodnicę i jednocześnie nie tracić połowy mocy mojego silnika z uwagi na to, że nie wiem na jakiej wysokości przełączać biegi tych dwóch silników o mocy 1550 koni w KI-96. Irytuje mnie to. Zwykle da się dokopać, jeżeli macie do czynienia z jakimiś bardziej popularnymi maszynami, takimi jak, nie wiem, Tempest chociażby, który też ma dwa biegi, jak Corsair, który ma trzy biegi. Da się dokopać do jakichś postów na forum, ale KI-96 jest to niezbyt popularny samolot i mi dokopać się do takich danych nie udało. Jestem zawiedziony, kiedyś te wykresy były na wiki, teraz już ich nie ma. Nie wiedzieć dlaczego. Gaijin, please fix. Co do samego samolotu, jest to naprawdę, naprawdę bomba, dla mnie przynajmniej. I to nie bomba, wiecie, dosłownie, jak na przykład w przypadku Berkata. Tylko jest to bomba w sensie metaforycznym. Naprawdę lata mi się tym samolotem bardzo, bardzo przyjemnie. Jego osiągi są bardzo przyzwoite jak na 37. Nawet zaryzykuję stwierdzenie, że jest to jeden z lepszych samolotów na 37. Respicie się w powietrzu, zadzieracie nos pod kątem 15 stopni i jesteście nad wszystkimi. Zaznaczam, nie walczyłem tym samolotem dużo jeszcze z XP-50-kami. Natomiast jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że jest to samolot, który na pułapie jest w stanie pod względem osiągów im dorównać. Mówię to dlatego, że i z tego co czytałem, KI-96 jest to ewolucja tych, wiecie, KI, tam 108, 45 i tak dalej. Jest to samolot, który został podporządkowany jednej rzeczy. Tą rzeczą są osiągi na pułapie. Z tego samolotu wyrzucono strzelca. Jak widzicie, jest to samolot, który ma tylko jednoosobową załogę. Ma tylko i wyłącznie pilota. Jest to samolot, który ma tak cienki profil, że myślę, że pilot musi siedzieć tam bokiem. I silniki są również podrasowane i nie są to te same silniki, które spotykacie na przykład w KI-108 czy tam w KI-102. Mylę się w tych dwusilnikowcach japońskich, ale w każdym razie nie są to te same silniki, które spotykacie w samolotach z tej samej rodziny. Są to silniki podrasowane i o ile moc maksymalna
jest o niewiele większa, o tyle jestem w stanie z pewną dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że te silniki mają sprawować się dobrze na dużych wysokościach i się sprawują. Naprawdę ten samolot, wspinając się cały czas, może dolecieć do 5,5 km, będąc, jak widzicie, prawie kilometr nad wszystkim, co spotkacie. Być może XP-50 jest w stanie was dogonić w locie wznoszącym, ale poza tym samoloty takie jak P-38 muszą mieć się na baczności, szczególnie jeżeli są pilotowane w taki sposób. Nie róbcie tak w P-38. Jeżeli leci na was KI-96, rozpędzajcie się w płytkim locie nurkowym albo spierniczajcie w dół, ponieważ stanowicie zbyt duży cel, a te 20 i 37 tylko czekają, aż taki talerz się im wystawi. Natomiast widzicie, że możecie tak naprawdę mieć prawo wyboru. Możecie przebierać w przeciwnikach, możecie nurkować na nich, możecie potem wznosić się z powrotem jak chcecie, ponieważ ten samolot sprawuje się bardzo dobrze w płytkim locie wznoszącym, jako że ma dobre osiągi na wysokości i dobre trzymanie energii. Sprawuje się również bardzo dobrze w ostrym locie wznoszącym, jako że ma dwa silniki i wobec tego ten ostry lot wznoszący również temu samolotowi odpowiada. Jak widzicie, P-51 próbuje polecieć za mną, jesteśmy na 4,5 km i lecę w takim, powiedzmy, pośrednim locie wznoszącym, bo nie jest to do końca jakoś bardzo ostry, ale nie należy to również do takich, wiecie, pionowych wznoszeń. Natomiast zobaczcie, P-51 mnie goni i nawet jeżeli chwilowo mnie dogania, to ja robię w tym momencie górne jojo, te dwa silniki mi na to pozwalają, dokładam klapy i P-51 może tylko i wyłącznie pomarzyć, żeby mnie dogonić. Inna sprawa, że siedzi mu na ogonie Big Boy oraz Junkers 88, ale wiecie, lubię myśleć, że to tylko i wyłącznie terror mojego samolotu zmusił go do takiego manewru defensywnego, no i ostatecznie sprowadził go na glebę. W KI-96 jeszcze nie spadłem, tyle wam powiem. Polatałem nim sobie 2 dni, jak na razie, jestem pod wrażeniem, jest to jeden z przyjemniejszych samolotów, które miałem okazję przetestować w najmniej odległej przeszłości, tak bym się wyraził, aczkolwiek nie jestem pewien, czy jest to gramatycznie poprawne. JAK-9. Bum. Bardzo zadowolił mnie ten kill. Oczywiście uzbrojenie skupione w nosie, 37, dwie 20, jak widać, potrafią coś tam dostać. W mojej opinii gościu dostał z 37, bo te 20 rzadko one-shotują. I ta bitwa, którą widzicie, jest po prostu jak zwykle kwintesencją War Thundera, że jakbyście fajnie się nie czuli i fajnie nie grali, to War Thunder ma to gdzieś. Foka 190 na 5000 metrów, foka już dosyć cienko wszędzie. Natomiast KI-96 dopiero się rozkręca i nie jest to Moskit, bo Moskit też jest, przypominam, na 3,7. Natomiast japońskie dwusilnikowce są dużo, dużo zwrotniejsze i naprawdę mogą z jednosilnikowymi myśliwcami na tym polu rywalizować. Foka 190 zostaje pozbawiona czegoś, co jest jej potrzebne do stabilnego lotu, i wpada w krokociąg. Także mamy kolejne trafienie. No i w tym momencie, jak widzicie, mamy tutaj troszeczkę sytuację dosyć ciekawą, ponieważ mamy Iły dwójki w przeciwnym teamie, które łupią nam cele naziemne. Mamy Jera dwójkę, który leci i zaprezentuje na nim działanie tej 37, o której wcześniej wspominałem. Jak widzicie, opracowałem w swoim geniuszu system, że dzięki któremu mogę pod lewym przyciskiem myszy wybierać sobie, którym uzbrojeniem chcę strzelać, bo mogę to robić również klawiszami, ale było to niewygodne. Nie jestem pewien, czy ogarniacie, o co mi chodzi, ale nie musicie, jakby, wiecie, czasem klątwa bycia szybszym od światła jest taka, że żyje się w ciemności. No ale w każdym razie widzicie, że Jer, który owszem nie jest najbardziej trwałym samolotem na świecie, ponieważ urywają mu się skrzydła wręcz nagminnie, ale jest to dobry cel, żeby pokazać potęgę tego samolotu. Jery są wspaniałymi naprawdę samolotami kukłami treningowymi, bo bardzo łatwo się rozpadają.
Co do tego samolotu, jedna rzecz, którą w nim lubię, jest to, że jest to samolot przechwytujący. Może zabrać 13 minut paliwa. Co prawda nie polecam tego, chyba że na bardzo małych mapach. Normalnie w tym samolocie biorę 20 minut, ale minimalny ładunek, jeżeli chcecie, wynosi 13 minut. Więc jeżeli musicie się przeładować, możecie wziąć ilość paliwa, która sprawia, że ten samolot jest leciutki i jest po prostu przeciwieństwem większości dwusilnikowców, które zabierają zwykle około 5 dni roboczych w paliwie i amunicji. Tutaj tej amunicji nie jest dużo, aczkolwiek jest wystarczająco, no a paliwo tak naprawdę możecie przysłowiowo nalać za 5 dych i jako, że te bitwy w War Thunderze zwykle trwają około, wiecie, 30 mikrosekund, to będzie wam to wystarczyło. No i zobaczcie, jest sytuacja, gdzie w przeciwnej drużynie został tylko Junkers 88 i kończą nam się punkty. Tylko on został. I tylko ja zostałem obecnie. I lecimy, żeby go rozwalić. Mamy full ammo i kuźwa, bitwa się kończy. Co to ma być? Za przeproszeniem. Zapraszam dzisiaj do streama. A ja idę się, nie wiem, powarczyć w kącie.